Słuchajcie widzowie, dzisiaj naprawdę mega sekretny odcinek, ponieważ dzisiaj dowiemy się, co takiego Palion robi tylko z Patrykiem na serwerze na Palionowie, ponieważ zostali w tym momencie tylko i wyłącznie we dwójkę. No i ja też, ponieważ każdy wyszedł. Ja jestem mega ciekaw, co oni takiego robią, gdy właśnie zostali sami na serwerze. Musimy to sprawdzić, ale najpierw zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ ostatnio bardzo mało osób zostawia łapki w górę, więc umówmy się tak. Każda osoba, która teraz zostawi łapeczkę w górę, po prostu zobaczmy, ile nas jest, ile tutaj jest widzów, ile jesteśmy w stanie zostawić łapek w górę. Teraz każdy ma zejść na dół i zostawić łapę, a ja zamiast za tą łapkę robię 3 pajacyki. Macie czas? Dopóki nie zrobię 3 pajacyków. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Taki, wiecie, sportowe, można byłoby powiedzieć, przywitanie. Prawda? No, więc mam nadzieję, że wam się podoba. Każdy zostawi łapę, no i musimy sprawdzić, ile tych łapek będzie. No a dobra, słuchajcie, ja dzisiaj mam 2 poteczki na niewidzialność, 1 mleko i musimy po prostu zaraz je wypić i po prostu zobaczyć, co tam się będzie działo. Więc ja już tam lecę na L3, słuchajcie, i zaraz tam zobaczymy, bo ja widziałem, jak Palion idzie na bikini dolne. Ja muszę po prostu sprawdzić, co oni tam takiego robią, że po prostu zostali sami, no bo każdy wyszedł dosłownie, a oni sobie z Patrykiem... We dwóch normalnie tam zostali. Czekajcie, ja sobie to muszę tutaj sprawdzić. Polecieć gdzieś tutaj, dobra. Nie wiem, czy gdzieś tutaj są, czy jak to wygląda, więc muszę troszeczkę tutaj mniej więcej pochodzić, ale poczekajcie. Zdejmę sobie tutaj, już wypiję tą poteczkę. Wrzucimy sobie ją, schowamy elitrę i zaczynamy szukać chłopaków. Ja widziałem, że Palion właśnie był gdzieś mniej więcej w okolicach bikini dolnego, ale poczekajcie, tutaj ich nie ma, w domku od Patryka ich nie widzę, więc możliwe, że może są pod domkiem SpongeBoba, albo gdzieś na statku. Musimy polatać tutaj gdzieś, wiecie, jestem teraz niewidzialny, więc mogę się naprawdę bardzo dobrze tutaj poukrywać, ale gdzie właśnie, pytanie, są chłopacy, ponieważ no to jest zagadka, która mnie najbardziej tutaj, że tak powiem, stresuje. Czekajcie, tutaj ich nigdzie nie widzę, a może jest możliwość, że oni już wrócili na Palionowo. Poczekajcie, weźmy elitrę, po prostu polatajmy mega wysoko, mega, mega tak, żeby mnie naprawdę nie było widać. Okej, polećmy tutaj, tutaj ich nigdzie nie widzę. Okej, dobra, czyli ich tutaj na pewno nie ma. Dobra, czyli na pewno nie ma ich na bikini dolnym. Zobaczmy, czy są w takim razie na Palionowie gdzieś tutaj, ponieważ jest też na to szansa. Szukamy ruszającego się obiektu. Czy gdzieś tutaj oni są? Poczekajcie, poczekajcie, czy gdzieś, gdziekolwiek oni tutaj gdzieś stoją? Poczekajcie. Tutaj ich również nie widzę. Cichutko, cichutko, patrzcie, znalazłem ich. Oni tutaj byli w domku, SpongeBoba, zobaczcie, oni byli cały czas w domku. Patryk mnie zaraz usłyszy, dobra, Jezus, trudno, muszę zejść, dobra. Widzicie, straciłem dużo HP, musiałem tam wylądować na dachu, ale zobaczcie, oni są cały czas tutaj, zobaczcie. Cały czas byli tutaj, kurde, zgubiłem ich znowu, czekajcie, chyba zeszli na dół, dobra, idę szybko na dół. Muszę ich sprawdzić, dobra, są na dole, widzę ich, dobra, 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 teraz ich znajdziemy, okej. Oni są tutaj? Nie, jeszcze niżej, piętro niżej, dobra. Idziemy sprawdzić, co oni robią, dobra. Dobrze, że nam się udało ich znaleźć, ja naprawdę jestem dziwien, że oni będą w domku SpongeBoba, ale jeszcze tak minutkę polatałem i faktycznie ich znalazłem, zobaczcie. Są tu, kurde, dobra, oni zostawiają jakieś kowadło, poczekajcie, stąd będzie to lepiej widać, patrzcie, oni coś przebudowywują. O nie, co oni robią z domkiem od SpongeBoba? Co ten Patryk robi w tym garnku? Czy on jest nienormalny? Nie, dobra, powiem wam szczerze, ten Patryk to jest taki debil, nie wiem, ja po prostu nie jestem w stanie tego opisać słowami, zobaczcie, dobra. Oni tutaj, z tego co widzę, no to Patryk dalej siedzi w tym kotle, a Palion coś tutaj próbuje pozmieniać, ale nie wiem, dlaczego on w ogóle zmienia domek od SpongeBoba. Poczekajcie, muszę iść do góry tutaj szybko, zjeść sobie jednego kamanoska, żeby mieć całe zdrowie, pyk, dobra, okej, dobra, mamy całe zjedzone, dobra, oni coś tam robią, kurde, z drzwiami, poczekajcie, idą gdzieś, dobra, czyli teraz tutaj, okej, muszę być mega cicho, dobra. Otwieramy drzwi, dobra, oni idą na statek, zobaczcie. Patryk z Palionem, sami, tylko we dwóch, na serwerze i to w nocy w ogóle. To jest dla mnie nienormalne. Co oni razem mogą robić w nocy na serwerze? Patrzcie, wbijają na statek, przecież ten statek już nie pływa. Palion, po co ty tutaj bierzesz Patryka? Czekajcie, czy... Oni idą na Palionowo? Nie, no nie gadajcie. Oni naprawdę idą w tamtym kierunku, dobra. Czyli ja po prostu, wiecie, chodziłem po całym Palionowie, szukałem ich, a oni tam teraz idą. Ja nie mogę, co ten Patryk? Przecież on jeszcze tam nigdy nie był. Co jeżeli on tam coś zrobi? I dobra, pan Patryk chyba jest tak głupi, on nawet nie wie, jak przez to przejść. Dobra, udało mu się, ale naprawdę, powiem wam szczerze, że Patryk, to mi się wydaje, że to będzie najgłupsza. O nie, zamurowali mi to, dobra, poczekajcie, muszę to. Jeszcze ich nie ma, czy nie widzą? Chyba trudno. Dobra, cyk. Są w miarę daleko, dobra, na pewno tego nie widzieli. Okej, idą do szpitala. Patryk chyba będzie szedł właśnie teraz do szpitala. Zobaczmy, co on tam w ogóle będzie chciał zrobić. Wydaje mi się, że Palion, nie, może chce go jakoś zoperować, na niego kupiłem, żeby mu jakoś, nie wiem, przemówić do rozsądku. Poczekajcie, oni są tutaj. Dobra, wychodzą właśnie sobie z sali. Palion idzie tutaj do góry, Patryk razem z nim. Co tu się odwala, szkoda, że ich nie mogę słyszeć. Ale akurat wyłączyli się. Dobra, czekajcie, czekajcie, czy oni tutaj gdzieś... Co oni tutaj robią? Oni łażą po tych wszystkich, kurde, pokojach.
Ale co tak naprawdę tutaj będzie robić w tym wszystkim Patryk? No bo Palion to rozumiem, jakby sobie chodził po Palionowie. Nie miałbym z tym naprawdę żadnego problemu. Ale żeby... Patryk! Patryk! Co ty robisz? Przecież to jest debil. No widzowie, przepraszam, ale czy tak robi normalna osoba? Czy tak normalna osoba schodzi na dół? No, czy to jest normalne waszym zdaniem, czy nie? Bo mi się wydaje, że chyba kapeczkę nie, że chyba to nie jest tutaj normalne. No ale co ja tam mogę wiedzieć? No w końcu to jest Patryk, no. On jest bardziej kolegą od SpongeBoba. Ja w ogóle muszę ze SpongeBobem pogadać, czy to jest normalne, że Patryk się tak jakoś zachowuje, bo nie wiem, czy może on jest po prostu taki jakiś, taki wiecie, inny, czy jakoś udaje takiego głupszego, żeby zaraz nas tutaj coś zrobić? Nie wiem, nie wiem, mam nadzieję, że nie, ale w każdym razie... No ten Patryk, to wydaje mi się, że to jest naprawdę taka osoba, która będzie nas mocno rozśmieszać. Możecie w ogóle dać znaka w komentarzu, co sądzicie o Patryku, ponieważ wydaje mi się, że jest to mega barwna osoba. Ej, czy oni idą do mojej chaty? No nie! No co? Przecież Patryk mnie ją rozwali! No błagam! Dobra, na szczęście zamknęli drzwi, więc możemy tutaj wejść. Co oni robią? Oni mi tutaj sprawdzają całą... Nie! No Patryk, czy cię pogąbkowało tutaj? Ty mi chcesz rozwalić... Nie no, widzowie, błagam, uratujcie mnie z tego, co ja tu oglądam, ja nie mogę zareagować. O, idą na dół, dobra, co? Czekajcie, czekaj, wejdę na dół, dobra, wejdę na spotkanie na dół, chyba za Patrykiem tutaj. Bo zaraz tutaj będzie bardzo ciasno, muszę zejść. Muszę zejść szybciutko, dobra, muszę zejść. Kąpują się w moim basenie, to jest troszeczkę dziwne, no. W sumie Patryk jest ubrany cały czas, jak mówią, normalnie strój kąpielowy. Więc wygląda to w miarę spoko. No ale nie wiem, po co tutaj właśnie do mojego basenu. Czy on na bikini dolnym naprawdę tam nie mają wody, że się nie potrafią umyć, tylko te swoje, kurde, brudne giry muszą mi wsadzać do basenu? No halo! No ale dobra, sprawdźmy w takim razie, co będzie dalej, ponieważ wydaje mi się... Oj, czekajcie, bo oni gdzieś tam, kurde, poszli obok. Dobra. Nie wiem, jest to mega podejrzane, widzowie, jest, kurde, cały czas noc, boże, ja się tak boję tego w ogóle spać, bo on tak strasznie wygląda, ale dobra. Na szczęście, póki co, nic żadnego takiego większego nie rozwalili na Palionowie, więc wydaje mi się, że po prostu może Palion zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie po prostu Patryka oprowadza, że to jest zwykłe takie pokazanie mu, co może robić na Palionowie, czego nie może robić. Ej, tutaj znowu nie ma tych krów, ja jestem ciekaw. Kto zabija te krowy na Palionowie i kto zabija te świnie, bo ja już mam tego dość, naprawdę. Tych zwierząt w ogóle nie ma, całej farmy w ogóle nie ma. No. Aha, chyba mama odpowiedź. Chyba to po prostu robi Palion. Chyba to po prostu robi Palion, skoro teraz mu tak łatwo przyszło zabicie jednej krówki, no to wydaje mi się, że to cały czas może być Palion. Poczekajcie, bo oni tutaj będą chyba grali w jakieś zaraz koło fortuny? Nie, chyba nie. Ale czekajcie. Patryk mi się wydaje, że to jest jednak w ogóle osoba, która bardzo lubi zwierzęta. No, tak mi się przynajmniej wydaje. No, Gacusia raczej od SpongeBoba by nie zatłukł. Więc pytanie, co tak naprawdę... No, czekajcie, bo oni idą teraz właśnie do magazynów, ale co, oni tutaj będą coś robić, czy nie? Idą do sądu, no nie, no, ale Patryka do sądu, w ogóle kto tutaj spał? Jezus, zero po prostu szacunku na tym Palionowie jest ostatnio. Dobra, zobaczmy, co oni będą robić w sądzie. Mi się wydaje po prostu, że tutaj najzwyczajniej po prostu Palionowy stara się oprowadzić Patryka, ale też miło by było, jakby powiedział zasady tutaj panujące, czyli po prostu, no, jak tutaj to wszystko wygląda, że tutaj, no, nie można nic rozwalać, nie można tutaj nic kraść i tak dalej. No nie wiem, czy Patryk to wie, no, spójrzcie na jego twarz, no, wygląda bardziej na takiego głupka, niż na osobę, która takie rzeczy po prostu rozumie. Wiecie co? Ja sobie po cichutku chyba machnę zaraz drugą podkę, tylko oni muszą mi tutaj wyjść z pola, że tak powiem, objęcia głosu. Okej, dobra, 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 wyszli. Dobra, pijemy, okej, jesteśmy bezpieczni na kolejne 8 minut, wiecie co? Aż tyle, to myślę, że nie będziemy ich śledzić, że im damy spokój, bo póki co oni naprawdę są bardzo grzeczni. Nic nie rozwalili i wszystko jest naprawdę pięknie, więc... O, Patryk w wodzie jest... Co on odwala? No przecież, kurde, znowu on właśnie do wody. Mi się wydaje, że może nie jest jakąś taką mega morską istotą. Napiszcie mi, proszę, w komentarzu wszystko, co wiecie o Patryku. Ej, co oni robią? Ej, oni się rozdzielili. Patryk teraz mi wlazł do domu, ale właśnie wyszedł. Patryk nie wie, gdzie jest Palion. Patryk nie wie totalnie, gdzie jest Palion. Patryk po prostu została tam, jest Palion. Strzela w niego. Boże święty Jezus, Patryk, to jest... Jak można było zgubić tak naprawdę kolegę, z którym się chodzi? No ja tego po prostu nie pojmuję, widzowie. Ale widocznie jeszcze Palion chce coś pokazać Patrykowi. Regulamin mu pokaż! Nie wytrzymam, nie wytrzymam. No po prostu dlaczego mu nie pokazał tego regulaminu? Przecież na tym regulaminie piszą wszystkie najważniejsze rzeczy. No kurde, i gdyby mu to pokazał, to by przynajmniej Patryk wiedział, czego nie można robić. Ej, co on tak, kurde, uderzył w tył, jakby się spodziewał, że ktoś tutaj jest, że ktoś go śledzi. Ej, to naprawdę było podejrzane. Chwila. A czy oni teraz idą do domu? To są w ogóle jaką chatę nową, kurde. Nie widziałem tej chaty od takiej nowej u góry tutaj. Ładnie. Ej. Nie widziałem tego! Okej, okay, chyba Palion też, skoro tam tak podbiegł. Czekajcie, bo Palion tutaj, kurde, mi gdzieś chyba uciekł. Czekajcie, tutaj są, w laboratorium. Dobra, myślałem, że gdzieś mi uciekli. Czekajcie, muszę szybko zjeść. Dobra, szybko.
Na szybko nic się nie stało, dobra, okej. Okay. Sprawdźmy, co oni dalej robią. Czekajcie, oni są u góry, teraz poczekajcie. Czy my tutaj jeszcze... No, oni zaczną robić jakieś eksperymenty, no przecież błagam, po co są w laboratorium? Przecież w laboratorium się robi eksperymenty, no Patryk nie wygląda mi na naukowca, a raczej wolałbym, żeby palion przeżył taką tutaj oprowadzkę. Jak blisko oni byli teraz, Boże, aż musiałem się wyciszyć, że po prostu nie byłem w stanie nic mówić, bo byli tak cichi, tak blisko, że naprawdę musiałem być mega cicho, dobra. Ale czekajcie, oni chyba zaczynają powoli wychodzić stąd. Wydaje mi się, że tutaj wszystko już zobaczyli, ja niestety nie widziałem do końca, co oni zrobili tam u góry w laboratorium, ale chyba to nie było nic złego, skoro dalej żyją i nie wyszli z żadnymi podkami, prawda? Więc wydaje mi się, że wszystko jest na razie w normie. Zobaczcie, Palion teraz idzie z Patrykiem do tego nowego miejsca, w sensie w tym miejscu miała być jakaś kolejka, ale dalej ona nie powstała. O, tutaj ostatnio na przykład nagrywaliśmy fajny odcinek rap bitwy, kto nie widział, to serdecznie zapraszam, Patryk sobie musiał pojeść, no. Patryk mi się wydaje ogólnie, że on będzie dość sporo tutaj jadł, że to będzie taka osoba, która dość solidnie będzie lubiła sobie zjeść kolację. Naprawdę mam takie wrażenie. No ale dobra, czy oni już w tym momencie lecą do domku spać? Czy jeszcze tutaj, oni jeszcze tutaj wyszli na lodziarnię? Jak chwilę tutaj jeszcze poprowadza chwilę Palion chyba po właśnie swoim domku. Ale z tego co widzę, to już chyba powoli zaczynają się zbierać na chatę. Wydaje mi się, też wiecie co, jest bardzo późno, jest już praktycznie kurczę noc. Więc nie mam myślę co też tutaj lecieć. Ja idę chyba już do domku, się po prostu pójdę stąd. Nie będę ich już dalej śledzić, bo naprawdę nie zrobili widzowie nic złego i naprawdę to była bardzo dobra tutaj, że tak powiem, nowina, bo nic się złego nie stało. Ja wam widzę w tym momencie, dziękuję bardzo za oglądanie, zostawiamy ich myślę w spokoju. Oni mnie na szczęście nie słyszeli w tym odcinku, ani nie zobaczyli, więc tyle dobrze. Wy subskrybujcie koniecznie kanał, żeby być na bieżąco, a my oczywiście widzimy się jutro, jak będziemy coś zrobić z Patrykiem nowego. Po prostu pójdziemy do niego, też musimy go poznać troszeczkę bliżej. Dziękuję za oglądanie, cześć!